Jedną z rzeczy, która łączy DPD i Tour de Pologne, jest szybkość. Szybkość w działaniu. Kolarzom zależy na jak najszybszym dotarciu do mety, a kurierzy i kurierki DPD chcą jak najszybciej dojechać do Was z paczkami. A teraz Czesław Lang i kilka liczb, które dowodzą, że działamy szybko i bardzo dynamicznie. Każdy ma swój czas do pokonania. No i myślę, że to bardzo fajnie łączy te dwie firmy. Pokazuje dynamikę, pokazuje też skalę trudności, bo słuchajcie, żeby zorganizować Tour de Pologne, no to przede wszystkim trzeba przygotować trasę. Trasa wyścigu liczy około 1300-1200 km, zależy w jakim roku. Dzieli się na 7 etapów. Każdy etap, wiadomo, są etapy płaskie, są etapy dla sprinterów, są etapy właśnie jazdy indywidualnej na czas. Żeby to wszystko zorganizować, to potrzebna nam jest ekipa gdzieś około 500 osób, tylko takiej technicznej, z technicznej strony. Jedzie 20 tirów scenografii, ileś tam busów i tak dalej. I to wszystko musimy przygotować, całą logistykę, podobnie jak firma DPD, żeby to trafiło do klientów, a my, żeby kolarze przejechali bezpiecznie, przygotowujemy to cały rok. Już jak sam wyścig ruszy, to na trasie takiego około odcinka 200-kilometrowego, jak jest etap, żeby kolarze mogli bezpiecznie przyjechać, pracuje prawie 2000 ludzi. Poznaliśmy już kulisy Tour de Pologne. Czas na kilka ciekawostek o DPD. Czy wiecie, że w ciągu minuty doręczamy ponad 1700 paczek? Mamy prawie 10 tysięcy kurierów i kurierek, a paczki, które dołączyliśmy w zeszłym roku, gdyby ułożyć je jedna obok drugiej, to prawie 4 razy okrążyłyby Ziemię. Robi wrażenie, prawda?